Qué bueno que vuelves en Chile, se va a pegar a la olla, hombre. ¿Quiere negociar? Chau, Chevia. Mire lo que tengo. Es un buen trato para ambas. Un placer hacer negocios con usted, señorita. Gracias por darme la fortaleza para superar esto. Zupełnie jak mauzoleum. Czyli chyba dobrze idziemy, prawda? Johna, czuję coś dziwnego. Zbliżamy się. Rozejrzymy się tutaj za śladami po Lopezie. To zapiski założyciela sekty 7. Mówią o funduszach przeznaczonych na remont biblioteki. Nie! Ten krzyż wygląda na wykonany w XVII wieku. Może Lopez go zostawił. Drzwi się zamknęły i zapadła cisza tak wielka i tak bezkresna, że wstrzymałem oddech, by jej nie przerwać. Lopez obrócił się ku mnie z dzikim spojrzeniem i twarzą wykrzywioną uśmiechem. Ruszył w moją stronę z wyciągniętymi rękami i na chwilę w moim sercu zagościł strach. Ale przyciągnął mnie do siebie, wbijając palce w moje ramiona. Znalazłem ją, szepnął mi w ucho. Puściwszy mnie, zaczął przechadzać się po pomieszczeniu. Ściany z czystego jadeitu, sięgające nieba, całkowicie pokryte były misternie wytrawionymi mozaikami i rzeźbionymi figurami. Szedłem w pewnej odległości za nim, aż dotarł do ołtarza, i zobaczyłem, że unosi z niego srebrną skrzynię. Inni się boją, że bracia de la Cruz i Serrano nie wrócą. Dotąd upierałem się, że wrócą, że zawsze wracali. Ale w duszy zaczynam wierzyć, że więcej ich nie zobaczymy i ten smutek bardzo mi ciąży. Będziemy kontynuować ich pracę. Albo wrócą i zobaczą, że nie zapomnieliśmy ich nauk, albo spojrzą na nas z góry i pobłogosławią nasze nieprzerwane wysiłki. Czapla oraz zaćmienie. grudnia 1603. Minęły 4 dni, odkąd wymknęliśmy się z miasta. Wędrowaliśmy w ciszy i zataczaliśmy koła, wiedzeni niejasną mieszaniną smutku, ulgi i radości. Wyszliśmy z Lopezem z dżungli na polanę, a ze zbocza góry spoglądało na nas kilka rzeźbionych twarzy. Lopez miał napad. Jak to potem nazwał. Padł na ziemię przed twarzami i krzyczał, prosząc o wybaczenie. Najbardziej ciążyło mu na sercu pozostawienie Pereza na łaskę dziwnych wojowników. W czasie wędrówki bardzo się zżyli. Choć próbowałem z całych sił, nie mogłem go pocieszyć. Rozpaliłem więc ogień i czekałem, podczas gdy on potępiał swoje działania i błagał te milczące, kamienne oblicza o wybaczenie. Możesz znaleźć schronienie pod jego skrzydłami. Pod jego skrzydłami.
26 grudnia roku 1603. Lopez obudził mnie, przygotowawszy wcześniej spartańskie śniadanie. Dane nam było się tu znaleźć, powiedział z zimnym zdecydowaniem w głosie, diametralnie różnym od jego wczorajszego zachowania. Skończyłem posiłek, podczas gdy on mówił o karze boskiej. O tym, że błądził, ale teraz Bóg położył mu na ramionach dłonie i wskazał ścieżkę, którą ma kroczyć. Z tej niewielkiej misji będziemy głosili prawdziwe Słowo Boże, oznajmił, wskazując ceglany budynek stojący zaraz za kamiennymi obliczami. Przygotujemy ścieżkę, którą pójdzie wybraniec, bo tylko ten, kto to zrobi, będzie godzien skrzyni. Johna, ta książka mówi o jakimś nieznajomym, który przybył do misji. Założył sektę siedmiu. Może to był Lopez. Jak na ulotce. Musimy być już blisko. Szukajmy dalej. Jan, syn Zebedeusza, jeden z apostołów Jezusa, nazywany również jego umiłowanym uczniem, wraz z bratem Jakubem byli znani z porywczości i nerwowego charakteru, w związku z czym Chrystus zaczął nazywać ich Boanerges, synowie gromu. Janowi przypisuje się autorstwo pięciu ksiąg Nowego Testamentu, Ewangelii Świętego Jana, trzech listów Świętego Jana i Apokalipsy Świętego Jana. Jest patronem miłości i lojalności, a także pisarzy, wydawców i uczonych. Jednym z jego symboli jest wąż w pucharze, co wiąże się z jego patronatem nad ofiarami zatruć i poparzeń. Słońce straci swój blask, a światło księżyca przyciemnieje. Johna, to dwa cytaty z Biblii. Słońce pociemnieje i możesz znaleźć schronienie pod jego skrzydłami. Co to znaczy? Czapla i zaćmienie, to o to chodziło. Szukaj czapli i zaćmienia. Ten roboczy szkic przedstawia świętego Jana odpierającego atak demonów. Może miał to być jeden z fresków na terenie misji? Pewnego dnia z dżungli wyłonił się brat de la Cruz i tchnął w misję nowe życie. Kiedy się pojawił, było nas tylko troje, a siostra Dorotea od wielu tygodni chorowała. Wraz ze swoim towarzyszem jeszcze tego samego dnia rozpoczął pracę. Do następnego tygodnia zdołał zwerbować do pracy 3 tuziny osób. Naprawili dzwonnicę i zajęli się uprawą i obsiewaniem pól. Brat de la Cruz chce, żebyśmy osiągnęli samowystarczalność. Tak długo byliśmy tu sami, że obawiałem się, że Bóg już nas nie słucha. A oto nie tylko nas wysłuchał, ale jeszcze przysłał kogoś, kto działa w jego imieniu. Kamienne twarze ronią łzy, gdy Jezus naprzód prze. Pełną boleści ścieżką. Zbyt wielu zginęło. Wielu jeszcze zginie. I wielu jeszcze zginie. I wielu jeszcze zginie. Jego światło wskazuje drogę. Pod tym jest jakieś malowidło.
Vera Cruz. Prawdziwy krzyż. Czy to to, co myślę? Srebrna skrzynia. Nie ma wątpliwości. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. To są stacje drogi krzyżowej. Ale sporo ich brakuje. Przed rokiem 1600 było 7. Może pochodzić z czasów Lopeza. Zostawił wskazówkę. Tak, to całkiem w jego stylu. Aha. Sprawdźmy, czy gdzieś tu znajdziemy jakiś krzyż. Kiedy już znajdziemy skrzynię, jak odbierzemy do Minglezowi klucz? Wymyślimy sposób. Znalazłaś coś? Tak. Jezus bierze krzyż na ramiona. Możesz podnieść? Wygląda jak droga na dół. Sprawdźmy, dokąd prowadzi. Stacja numer 2. Jezus upada po raz pierwszy. Tu jest jakiś napis. Ambulate dum lucem habetis. Krocz, kiedy masz przy sobie światło. Muszę podążać promieniem światła za stacjami drogi krzyżowej. Nie chciałbym zostać tu pochowany, z głową wrzuconą za jakiś krzyż. Krocz, kiedy masz przy sobie światło, aby ciemność cię nie pochłonęła. To wygląda na wskazówkę. Albo groźbę. Wygląda jak Maryja Dziewica. Stacja trzecia. Jezus spotyka swą matkę. Lustro wygląda na zakurzone. Podsadzę cię. Zadziałało. Światło prowadzi w tym kierunku. Wygląda na to, że światło coś włączyło. Lara! Nic ci nie jest? Masz szczęście, że to było trochę zardzewiałe. To musi być stacja czwarta. Tak. Przyjrzyjmy się tym freskom. Na tym jest widoczna kobieta. Patrz, ktoś inny też się zbliżył, ale miał pecha.
wygląda, jakby przyjmował tutaj krzyż. Ci ludzie wyglądają, jakby byli torturowani, podwieszeni pod sufitem. Nie wydaje mi się, żeby to była zwykła krypta. Załatwię to. Stacja piąta. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. Lara, czy to jest to, co myślę? Znowu stację drogi krzyżowej? Ale z mumiami. Czy to nie jest świętokradztwo? Niekoniecznie. To może być uznane za ostateczne poświęcenie. Albo byli po prostu chorzy. To musi być stacja szósta. Wygląda jak kościół. Zostali ustawieni jak mnisi. Mhm. Lopez odtworzył całą drogę krzyżową za pomocą mumii. To chyba świętokradztwo. Wydaje mi się, że to było miejsce kultu dla podziemnej sekty. Dosłownie. Domyślałem się, że chodzi o sektę z tamtej ulotki. Mhm. Chyba musi teraz podnosić krzyż. To obrzydliwe. Cieszę się, że nie było mi tu na Lopeza. Niesie na plecach krzyż. Ten napis. Nie bój się tych, którzy zabijają ciało, ale nie potrafią zabić duszy. To było do nas? Nie pozwól Lopezowi namieszać ci w głowie. I tak sprawił dużo kłopotów. Dobra, do dzieła. Wydaje się, że przemywa mu twarz. Teraz go podnoszą. Jezus do krzyża przybity. A teraz go niosą. Dziwne, że jest tylko 7 stacji.
Widocznie to starsza tradycja. Jezus bierze krzyż, upada po raz pierwszy, spotyka swoją matkę. Święta Weronika obmywa mu twarz, a potem on upada po raz drugi. Następnie zostaje przybity do krzyża, a na końcu złożony do grobu. Co się tu wydarzyło? Lopez kazał swojemu uczniowi to zamurować, a potem... Trz. Żadnych świadków. Jedynie z moich dłoni przeznaczenie przejąć może wyłącznie ktoś czysty i sprawiedliwy. To chyba o tobie. Wyprowadził nas w pole i sabotował wszystkie poszlaki. By trójca nie znalazła skrzyni. Ani mieszkańców Paititi. Pochłonęło go całkowicie. Gdzie ona jest? Nie wiem. Po prostu oddaj mi skrzynię. Pierdol się!
koniec rozmowy. Alaro! Stój! Pozwól mu odejść. Wypuść go. Wtedy oddam ci skrzynię. Lara, co ty robisz? Straciłam już dość ludzi. Wiem o tym. Twój ojciec był geniuszem. Straciłam go, zanim mogłam to zrozumieć. Przyjaźniliśmy się. Lecz miał jakąś obsesję. Nie znałeś go. Nie widział tego, jak niszczycielskie mogły być efekty jego pracy. Trzeba było to przerwać! Ty kazałeś go zabić. Miał zamiar ujawnić wszystkim informacje o Paititi. Wszystko, co kocham, no, co walczyłem! Zniszczyłby cały mój świat. A co z moim światem? Przestań, Lara. Nie sądzisz, że to to samo? To samo? Dla 9-letniej dziewczynki byłam dzieckiem! Zbyt dużo leżało wtedy na szali. Chodziło o całą cywilizację, setki lat niepodległości, tysiące istnień. Nie miałem wyboru! Zawsze jest jakiś wybór! Nie jest za późno. Pokłoń się Unuratu i uratuj słońce. Nie. Zagrożenie trzeba usunąć. Ty żałosny, egoistyczny, tchórzliwy morderco. A ty, Laro, ile istnień zabiłaś? I niby w imię czego? Lara, uciekaj! Zatrzymać go! Przebiegł obok? Tak. Powinniśmy go wywołać? Cholera, nie. Jeśli coś się dla nas zmieni, to nam o tym powie. Cicho jakoś na naszych częstotliwościach. Wulkan. I co jeszcze? Dowódco? Cisza na tym kanale. Dowódco, słyszymy zakłócenia na północnym zachodzie. Zajmujemy się zaistniałą sytuacją. Powtarzam, cisza na kanale, bez odbioru. Wrócimy do Kan i będzie po wszystkim. Lecz wszędzie tego cholernego pyłu. Powietrze pali mnie w gardę. Mamy straty!
Johna Majawa ma skrzynię, a Lara Croft została zauważona w kościele. Znajdźcie ich! Zostawili ją samą w kościele? To był kompletny chaos! Oczywiście, ale to Croft! Mieliśmy tam większe zmartwienia, do cholery! Proszę, 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 spróbuj przejść tędy! Dobra, teraz próbujemy zatrzymać wroga w środku. Niech to szlak poluje na nas! Nie mogą być daleko. Jezu! Muszę sprawdzić, co to było. Rozproszyć się. Broń w pogotowiu. Osłaniam słabszą flankę. To dobre miejsce. Może gdzieś nade mną. Poszukiwania bezowocne. Na dół, diabła! Zachowajcie czujność. Zaczynamy tracić ludzi! Jeśli znajdźcie gnoja, który za to odpowiada. Muszę... Nie przyjadę, kontakt! Jestem z tobą! Będzie twój! Zajdę ją od tyłu! Strzelała się we mnie! Pozycja zwalona! Zaraz mój krok wróciła! Do mnie! Johna, gdzie jesteś? Jestem na polu trzcinowym. Nie widzą mnie. Nie pokazuj się. Jestem w drodze. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Wszystkich na polu trzcinowym. Priorytet. Znaleźć Larę Croft. Słyszeliście, co powiedział dowódca. Ruszamy na łowy. Croft, wiem, że tam jesteś. Powinienem był cię zabić na Syberii, ale Dominguez się nie zgodził. Mój błąd, ale zamierzam go naprawić. Teraz! Ona musi zginąć. Tak po prostu musi być. Wiesz, że w kilku beczkach jest jeszcze rum? Rad boskie, Jameson, rób co do ciebie należy. Ej, przeżyjesz? Pełne. Więcej nie uniosę. Broń w pogotowiu! Wróćcie się do walki! Thank you.
sygnał 6. Mamy kontakt wzrokowy z Croft. Jest w korzelni. Oddział Diakon. Wchodzimy. Diakoni wylądowali, dowódco. Dorwijmy ją. Nie zajdą daleko. Leć. Leć, zajmiemy się tym. Mayday, mayday, mayday. Tu kardynał jeden. Silnik z gazu na dnie.
Daleko jeszcze do Paititi? Już prawie. Przepraszam cię za skrzynię. To nie jest twoja wina. To... Dominguez. To... Trójca. Odkąd pamiętam, to oni byli zawsze za wszystko odpowiedzialni. Mogłam mieć swoją rodzinę. Wszystko mogło być inaczej. Odzyskamy skrzynię i powstrzymamy Domingueza. Wasza wysokość. Lara! A gdzie jest skrzynia? Mają teraz Amaru. Ale śmierć słońca jest blisko. Odzyskamy ją, zanim skończy rytuał. To nie takie proste. Trzeba zmienić plan. Proszę, nie śpiesz się z przygotowaniami. Zbierz dane i wojowników. Dziękuję. Zostanę tu i pomogę uczu. W razie czego daj znać. Okej. Niewiarygodne, jak Edsley dorósł w tak krótkim czasie. Będzie z niego wspaniały król. Stracił oboje rodziców. Podobnie jak ty. Thank you.
Muszę z tobą porozmawiać. Co to było? Jedna z rzeczy, o której muszę z tobą pomówić. Spotkajmy się na dziedzińcu. Ej, Laro! Chodź tu. Muszę z tobą pogadać. Mamy problem. Co się stało? Nadal mamy tu ludzi Trójcy. Co? Myślałam, że wszyscy wrócili do Paititi z powodu rytuału. Domyślam się, że jakaś grupka odłączyła się od reszty podczas lawiny błotnej. Znaleźli pod ziemią stare ruiny i rozbili tam obóz. To krypta. Miejscowi powiedzieli mi, że zbudowano ją dla kapłanów z Ipakny. To bóg gór. I wulkanów. Krypta łączy się ze świątynią z Ipakny. Wielu miejscowych nadal regularnie ją odwiedza. Tak było do tej pory. Teraz wprowadziła się tam Trójca. I dlatego mamy do czynienia z tymi wstrząsami i popiołem. Zipakna nie lubi, kiedy się go lekceważy. Więc, Laro, liczyłam na to, że... Myślisz, że mogłabyś to zbadać? Wiem, że proszę o wiele. Zajmę się tym. Dzięki. Naprawdę to doceniam. Co? Pomyśl tylko, chować się w krypcie. Ja bym tak nie mógł. Znalezienie obozu Trójcy nie powinno być trudne. Jej ludzie nie są raczej znani z subtelności. Izabelo, ¿czujesz się lepiej? No me dijo que era Lara Croft. Ya... Me gustó conocerte. Y de nuevo, gracias por ayudarme. Iremos entendiendo este lugar y lo que significan los rostros de piedra. Y Manu tenía razón con la cripta. ¿Qué más cosas habrá? Ansío averiguarlo. Hey. Lara, muchísimas gracias por encontrar a Isabela. Cała przyjemność po mojej stronie. Miała rację. Była tam ukryta krypta. Sí, tenía razón. Y Manu también. Cuando se sienta mejor, iremos a excavar las ruinas. Juntos. Kojarzę tego symbolu. Zamknięte, ale na pewno da się to jakoś otworzyć. Znowu ten symbol.
Trójca dużo tu zrobiła w krótkim czasie. Ten symbol musi być bardzo ważny. Zamknięte, ale na pewno da się to jakoś otworzyć. Dzień pierwszy, pozycja pierwsza, brak sygnału. Dzień pierwszy, pozycja druga, kontakt. Za dużo zakłóceń, żeby nawiązać łączność. Dzień pierwszy, pozycja trzecia, kontakt. Powiedzieli, że ewakuują nas dopiero za kilka dni, ponieważ wszystkie materiały potrzebne są w Kan. Dzień pierwszy, pozycja pierwsza i druga, brak sygnału. Dzień drugi, pozycja trzecia, przerywany kontakt, ta sama wiadomość co poprzednio. Pozostałe dni, wszystkie pozycje, brak kontaktu. Podejrzewam silne zakłócenia spowodowane aktywnością wulkaniczną. Wiedziałam, że mają tu jakąś prądnicę. O, dobrze. Przekonajmy się teraz, czy przegapiłam coś w ciemnościach. Na pewno zgadnę, co się stanie, jeśli wybiorę złe drzwi. Nic dobrego. Wiedziałam, że ten symbol ma znaczenie. Po wszystkim, przez co przeszliśmy, żeby zdobyć to coś, chcesz, żeby ktoś tak po prostu nam to ukradł? Tego nie powiedziałem. Nie rozumiem, czemu w ogóle to zabraliśmy. Plan jest dobry, po prostu zrealizowanie go zajmie trochę czasu. Wiem, po prostu to cholerne czekanie i niepewność. Szeroko, tak, żeby było.
Abby, tu Lara. Jestem w obozie Trójcy. Jej ludzie strzegli tu figurki kraba. Ten krab został skradziony od samego Zipakny. Nic dziwnego, że ziemia nadal się trzęsie. Abby. Musisz go zanieść z powrotem do świątyni, gdzie jego miejsce. Dobrze, tak zrobię. Chyba widzę już świątynię. Przed nią jest jakaś wioska. To tutaj. Wioska jest opuszczona. Z powodu lawiny błotnej. Mam nadzieję, że wieśniacy będą mogli tu niedługo wrócić. Na pewno można dostać się na drugą stronę. Nie starczy czasu, by dostać się na drugą stronę. Muszę przejść przez kościół. Ostrożnie, budynki są niestabilne. Od czasów papieru ten dokument musiał powstać setki lat temu. Wielki Zipakno, twórco gór, niszczycielu głupców i obrońco ognia, który jesteś pod ziemią. Pozwól, by mój syn i moja córka mogli kroczyć drogą pomyślności. Oby twoja siła i mądrość na zawsze im towarzyszyły. Nie do wiary. Trójca zniszczyła most. Jakoś przejdziesz na drugą stronę. Hm.
Muszę dobrze wykorzystać swoją uwagę. Jestem w świątyni. Zipakna zjada kraba, swój ulubiony przysmak. Bóg Majów, Zipakna, bratka Brakana, bóg trzęsienia ziemi. Zipakna często przedstawia się jako ogromnego kaimana. Jest znany ze swojej żądzy destrukcji, arogancji i niestabilności. Musi być to miejsce. Nic mi nie jest. I widzę Zipaknę. Jestem coraz bliżej. Pewna śmierć. Muszę coś z tym zrobić. Szlak. Było blisko. Po prostu piękne. Musi być więcej tych mechanizmów. Jeśli znajdę je wszystkie, na pewno wyniosę Zipaknę z powrotem na sam szczyt. Pewna śmierć. Muszę coś z tym zrobić. Pewna śmierć. Muszę coś z tym zrobić.
się dostać na drugą stronę. Muszę się dostać na drugą stronę. Pewna śmierć. Muszę coś z tym zrobić. Pewna śmierć. Muszę coś z tym zrobić. Wyżej.
wyżej. Przejść przez te drzwi. To musi być miejsce na tego kraba. Braciu! Cholera. Panowie, oto i ona! Wszystko poszło zgodnie z planem! Thank you.
Abi. Jestem w świątyni Zipakny. Trójca na mnie czekała. Ukradli kraba, żeby zestawić na mnie zasadzkę. Mój Boże, nic ci nie jest? Wszystko gra, a krab wrócił na swoje miejsce. To prawdziwa ulga. Dziękuję. Powiedz Johna, że już wracam. Abi mówiła, że to wszystko to była pułapka? Tak. Kiedy odkładałam kraba na miejsce, trójca już tam na mnie czekała. W zasadzie można to uznać za komplement. Byli pewni, że go przyniesiesz. Tak bardzo ci dziękuję, Laro. Kiedy krab wrócił na miejsce, popiół zniknął, a wstrząsy ustały. Nie jestem pewna, czy to moja zasługa. Dobrze jest pilnować, by bogowie byli zadowoleni. Kiedy w twoim życiu dzieje się coś dobrego, trzeba się z tego cieszyć. Dzięki, Laro. To dla niej wiele znaczy. Abi jest naprawdę wdzięczna za to, co zrobiłaś. Wiesz, nigdy nie widziałem, żeby ktoś uśmiechał się jak ona. Abi jest naprawdę wdzięczna za to, co zrobiłaś. Wiesz, nigdy nie widziałem, żeby ktoś uśmiechał się jak ona.